Witam Was serdecznie, z tej strony Makintosha, przed Wami kolejny odcinek serii Let's Play Tomb Raider. I zapewne zauważyliście, że jesteśmy w troszeczkę innym miejscu niż ostatnio się pożegnaliśmy. Jeżeli... przepraszam, nie pauza, chciałem zrobić to, chciałem wejść do mapy. Słuchajcie, tak jak zapewne zauważyliście, mamy troszeczkę już rzeczy znalezionych. Jesteśmy już w tej wspaniałej bazie badawczej i nagrywam ten odcinek po raz drugi. Poprzednim razem, kiedy nagrywałem ten odcinek, około 29 minuty nagrania, kiedy to już stwierdziłem, a będziemy kończyć odcinek, już powiedziałem to nawet, słuchajcie. W tym miejscu będziemy sobie kończyć odcinek i dokończymy zwiedzanie tej bazy badawczej w następnym odcinku. Gra się skraszowała. To po pierwsze. Po drugie... przez ten wspaniały crash gry, niestety, ale utraciłem całkowicie i nie da się go odtworzyć, nagranie z tamtego odcinka, to po drugie. A po trzecie, pamiętacie jak Wam mówiłem, że jakby to ładnie ująć, ta gra posiada najgorszy możliwy system zapisu, który coraz częściej stosuje się w grach wideo i jeżeli nie zrobi się jakiegoś backupu w jakiś bardzo popieprzony sposób, nie zrobi się backupu, bo nie jest to takie proste jakby się mogło wydawać, to czasami nagrywanie takiej gry może wiązać się z tym, że coś nam betnie. I to jest właśnie jeden z takich wspaniałych przypadków, moi drodzy. Wspaniały system zapisu polegający na checkpointach i trochę na tym się teraz tutaj skupię, zanim dalej ruszymy z przygodą. Słuchajcie, ten wspaniały system zapisu oparty na checkpointach właśnie w tym momencie wyruchał nas i to tak bardzo, bardzo dosadnie. Dlaczego? Moi drodzy, nie jestem w stanie przywrócić stanu sprzed checkpointa i w tym momencie jestem w najdalszym punkcie, do jakiego gra dała mi się cofnąć przy pomocy systemu zapisu, jaki jest w niej dostarczony. To znaczy... zwiedziliśmy sobie już początek tej lokacji, zabiliśmy kilku przeciwników, tak jak też widzicie kilka rzeczy poznajdywaliśmy, wykonaliśmy po części wyzwanie, jakie tutaj było, etc., etc. Nie jestem w stanie odtworzyć niczego, co zrobiłem troszeczkę wcześniej, to znaczy nie jestem Wam w stanie pokazać, gdzie dokument leżał, nie jestem Wam w stanie pokazać, znaczy jestem to Wam w stanie pokazać, ale nie w 100% dokładnie tak, jak tam jest, bo niektóre z tych rzeczy są ukryte. Tak samo nie jestem Wam w stanie pokazać w tym momencie, gdzie znajdowały się geoskrzynki, prócz tego, że mogę Wam je wskazać na mapie i mniej więcej podejść do miejsca, gdzie te skrzynki się, słuchajcie, znajdowały. Przy okazji, co to jest za dokument? To jest dokument, który gdzieś tutaj mi się zawieruszył i chyba dobrze, że mi się zawieruszył. Albo niedobrze, a wiem, który to jest dokument, to tam nieważne. Słuchajcie, ja się kawałek cofnę i wytłumaczę Wam, na czym cała rzecz polega i pokażę przy okazji miejsca, w którym to znajdowały się relikty i dokumenty. Relikty czy tylko relikt, bo nawet nie jestem pewien, gdzie gra mnie wyrzuciła tak naprawdę. Słuchajcie, troszeczkę się cofnę i opowiem Wam, w którym miejscu rozgrywki jesteśmy. Niestety nie minęło Was kilka ważnych informacji, których się dowiedzieliśmy i też będę... starał Wam się te informacje w jakiś tutaj ładny sposób zapoznać. Spróbuję wspiąć się to tyle, ile się da. Dobra, uwaga, od razu Wam mówię. Włączę sobie to. Tam u góry, stamtąd przyszliśmy, tak? Tam jest wejście do tego bunkra, do którego... bunkra, czy też bazy badawczej, do której powinniśmy wejść. W tym miejscu znajdują się, po rozwaleniu jednej, tam znajduje się potem druga, znajdują się dwie zapory, które musimy wysadzić granatami i w tym miejscu, moi drodzy, znajduje się pierwszy relikt. Relikt, który, jeżeli go znajdę, to jestem Wam w stanie... go pokazać. To nie są maski, no, to jest gdzieś to tam na dole. Wydaje mi się, nie, wazy, nie, sztylety, nie, inro, nie, hełmy, właśnie, proszę bardzo. Proszę bardzo, pierwsze co tu znaleźliśmy to był ten hełm, który się tu znajdował i skomentowałem to mniej więcej, że możliwe, żeby odbywała się tutaj kiedyś jakaś bitwa i ciężko jest to powiedzieć. Wracając, kiedy już tutaj przechodzimy, w tym miejscu znajduje się geoskrzynka. Idziemy dalej, moi drodzy. Troszeczkę tu porantowałem o różnych innych rzeczach i też będę w stanie za chwilę przybliżyć, o czym mówiłem, ale najważniejszy rant dzisiejszego odcinka brzmi: no kurde w mordę, jak można było spieprzyć coś takiego jak zapis gry? Ja rozumiem, że gra nie jest przystosowana w 100% do tego, aby ją nagrywać, ale patrząc po tym, co pojawiło się w Rise of the Tomb Raider, to tam już ten system zapisu został naprawdę naprawiony. Nawet gdy gra wam się zgliczuje czy coś w tym stylu, to jesteście w stanie odtworzyć sporą część z rozgrywki. Tutaj nic podobnego. Tutaj jak się już coś spieprzy, to się spieprzy w 100%. Dobra, kolejna rzecz, którą znaleźliśmy. Mamy jeden z 3 dokumentów, więc nie jest źle. Kolejna rzecz, którą powinniście zwrócić uwagę. Gdzieś w tym miejscu znajduje się totem, który trzeba zestrzelić. Idziemy dalej. Odnośnie tych totemów. Totemy są potrzebne do tego wyzwania Zabójcy Słońca. Jak tylko do nich dotrzemy, to powiem wam co nieco więcej na temat, jak bardzo są źle zrobione i w ogóle i w szczególe. Kolejna rzecz. Te drzwi należy otworzyć, moi drodzy. Przeskoczyć, wskoczyć do tego miejsca, jak teraz wskakuję. I tu na dole będzie się znajdywać geoskrzynka, a także zasobnik z tymi, z surowcami. Poza tym, widzicie, mamy tylko 6 surowców, a to dlatego, że zupgrade'owałem jedną z naszych broni. Nie jestem w stanie wam powiedzieć w tym momencie, która to broń była, ale wydaje mi się, że to był łuk albo pistolet. Wydaje mi się, że był to bardziej pistolet, ale nie będę tutaj w żaden sposób dawał głowy za to. Dobra, kolejna sprawa. Gdzie znajduje się kolejny totem, który musicie zestrzelić, który jest wam potrzebny do tego wspaniałego, a nie achievementu, tylko do wspaniałego wyzwania Zabójca Słońca. Po otwarciu tych drzwi, widzicie tego trupa, który tam wisi? No to on ma ten totem, amulet ma tutaj na klacie. A trzeci i ostatni, który zdobyłem, znajduje się gdzieś tutaj, jest powieszony. Gdzieś na tej ściance rozwalonej, on gdzieś tutaj na niej się znajduje. I odnośnie właśnie tych totemów, nie są absolutnie w żaden sposób podświetlone, nawet jeżeli używacie naszego wspaniałego wzroku, przetrwania, czy jakkolwiek by tam to się nie nazywało, tego instynktu przetrwania, nie są podświetlone, są bardzo małe i co najgorsze zlewają się z otoczeniem. Tutaj twórcy niestety sobie troszeczkę pokpili ze sprawy. No, tu byli dwaj przeciwnicy, których załatwiłem w bardzo ciekawy sposób. Nie zobaczycie tego, bo nagrało się, ale nie jestem w stanie tego nagrania w żaden sposób odtworzyć. Tak jak widzicie, jest tutaj pełno ciał. Ciągle ktoś wspomina o Oni, że w tym miejscu znajduje się jakiś zamknięty, uwięziony Oni, który nie jest w stanie wyjść. Nawiedza to miejsce. Nawiedza w takim sensie, że nie jako duch, tylko nawiedza swoją obecnością i trzeba się mieć na baczności, bo jest nam w stanie zrobić krzywdę i naprawdę powyrywać nam wszystkie kończyny, zabić nas, etc., etc. Kolejna sprawa, dokument, który tutaj znalazłem. Poszukam, słuchajcie, tego dokumentu. To nie jest dziennik Lary, to nie są wyznania Solari. Dokumenty wojenne. Naukowiec w poszukiwaniu gwiazdy. Nie, to nie jest to. Żołnierz Przebudzenie. To jest to, moi drodzy. Ten dokument znaleźliśmy, leży sobie, nie trudno go nie zauważyć, ponieważ znajduje się tuż przy ognisku i najzwyczajniej w świecie można go podnieść. Żołnierz Przebudzenie, ten sam żołnierz znowu wspomina o Oni, może to właśnie to, co widziałam w klasztorze. Tak, to jest na pewno to, co widziałaś w klasztorze, szanowna Laro. Wkrótce po tym, jak odkryliśmy grób, nadeszli Oni. Najpierw zgasły światła, a potem zaczęły się krzyki. Nasze czy ich? Ten koszmarny dźwięk nadal odbija się echem w mojej głowie. Nosili zbroję moich przodków. Pozabijali nas starożytnymi mieczami. Tutaj moja mała dygresja. Słuchajcie, widzieliśmy już tych Oni, tak? Wyglądają, jakby faktycznie nosili na sobie zbroje pradawnych samurajów, więc wnioskować można, że jest to żołnierz i że ta baza badawcza należała do żołnierzy, czy też do wojska azjatyckiego, czy też raczej, będąc bardziej dokładnym, do wojsk japońskich. Więc mamy tutaj potwierdzenie czegoś takiego. Strzały, wrzawa krew, nie byliśmy w stanie ich powstrzymać. Wszędzie panował chaos, a potem cisza, zniknęli. O Boże, czemu odeszli? Dlaczego nie wymordowali nas wszystkich? Dowódcą jest teraz kapitan Osaka. Kolejny raz potwierdzenie, że chodzi o żołnierzy japońskich. My opuszczamy bazę, ale nie wyspę, bo po prostu nie mogą opuścić tej wyspy i są tego świadomi. To kolejna sprawa. Zmierzamy w głąb lądu, do klasztoru. Nie ma innego wyjścia, musimy iść za oni, wszyscy. Jeśli nie możemy kontrolować gwiazdy, musimy ją zniszczyć. A ja wiem, że wszyscy zginiemy. Gwiazda. O co chodzi z tą gwiazdą? Jak pamiętacie, kilka wpisów temu była taka informacja, że w klasztorze, którego pilnują oni, znajduje się coś, co kontroluje pogodę. Japończycy i Amerykanie, bo i ci zarówno o tym mówili, byli w 100% pewni, że jeżeli będą w stanie przechwycić to coś, tą istotę, tą rzecz, będą w stanie kontrolować wówczas pogodę na całej wyspie i najprawdopodobniej nie tylko na wyspie, ale ogólnie na całym świecie, jeżeli się przeniesie tą istotę, to coś. Tutaj mamy powiedziane gwiazda, czyli co? Może jakiś meteor, może jakaś, nie wiem, artefakt, który jest nazwany gwiazdą. Cokolwiek. Ważne, że chodzi tutaj o to, że teraz już wiemy, że mamy do czynienia z jakimś nadnaturalnym artefaktem, który faktycznie jest w stanie kontrolować pogodę, czy coś w ten deseń. No i tak to mniej więcej wygląda. I zanim przejdziemy dalej, zamknąłem w tym momencie wszystkie sprawy, jeżeli chodzi o to, co zrobiłem w poprzednim odcinku i teraz skupię się na powiedzeniu tego, co wtedy też powiedziałem. Twórcy niestety sobie troszeczkę pokpili ze sprawy. Już nawet nie chodzi tutaj o te wyzwania, które pod koniec gry są tak wspaniale zrobione, że żaden z elementów dotyczący wyzwania, zobaczcie w bunkrze na klifie, który ostatnio zwiedzaliśmy przed wejściem do Endurance'a, tam również pojawiły się te proposzce, czy też te flagi poprzednich mieszkańców, których nie mogliśmy za żadną cholerę spalić, przepraszam. Mogliśmy je spalić, tylko nie mogliśmy ich za żadną cholerę znaleźć. Dlaczego? Bo nie podświetlały się tak jak wszystkie poprzednie znajdźki, czy też raczej wyzwania, obiekty potrzebne do wyzwań, nie podświetlały się. Dlaczego? Bo nie wiem, bo są źle określone jako obiekt i dlatego gra ich nie rozpoznaje, czy ten po prostu instynkt przetrwania ich nie rozpoznaje, czy to ma być jakiegoś rodzaju utrudnienie. Nie wiem, chciałbym się kiedyś dowiedzieć, ale wiem jedno, to zostało naprawione. A druga sprawa to jest właśnie ten cholerny system zapisu. Ja jestem świadom tego, że ta gra jest w stanie się wywalić w każdym momencie, ale niemożność zapisania, zrobienia sobie jakichś dodatkowych punktów zapisu, nie wiem, w prosty sposób, w najprostszy możliwy sposób, zrobienia sobie punktów przywracania zapisu, w razie gdyby takie coś się stało, że gra po prostu wywali nam się do pulpitu, to jest ogromny błąd ze strony twórców i ta gra przez ten cholerny błąd masę punktów w mojej ocenie traci. No bo wyobraźcie sobie, gracie i nagle bum. Koniec. Nie możecie dalej grać, bo gra się po prostu zawiesiła. I zostajecie po wczytaniu rozgrywki wrzuceni w ogóle w miejsce, o którym nie wiecie, bo zrobił wam się checkpoint. Nawet nie wiedzieliście o tym, że ten checkpoint się zdążył zrobić, zanim gra się zacięła. Totalnie jesteście wybici z tego, z całej waszej, z tego wszystkiego, co do tej pory robiliście. I najgorsze z tego wszystkiego jest to, że na przykład utracicie surowce, utracicie punkty umiejętności i nie jesteście w stanie się cofnąć do poprzedniej lokacji, bo na przykład zasypały ją skały. I będziecie w stanie się cofnąć do tamtej lokacji, ale dopiero za jakieś, nie wiem, po najbliższych pół godziny grania, kiedy osiągniemy jakiś tam punkt fabularny, który pozwoli nam ponownie cofać się do innych lokacji. No co to jest w ogóle? To jest w ogóle kpina jakaś i nie wiem, jak takie coś mogło nie zostać do tej pory nigdy spatchowane. Wiecie, co jest gorsze? Że ta edycja, ta Definite Edition, która wyszła na Xboxa One, na PlayStation i PlayStation 4, również posiada ten błąd, co wersja PC-towa. Wersja na PlayStation 3 i Xbox 360, dla tych, którzy chcą się dopytać, nie posiada tego błędu. Mają tylko wersja PC-towa, Gold i te Definite Edition. Mają właśnie ten błąd, że gra podczas wysypania się potrafi coś takiego zrobić. Dlaczego? Bo wersja na PlayStation 3 i na Xboxa 360, czyli na 7. generację konsol, jest cholernie stabilna. A wersja PC-towa, nawet kiedy ja gram na swoim AMD, a gra jest pisana na AMD, nie na podzespoły Nvidia, no to jest bardzo stabilna, tak czy tak. Nie mam takich rzeczy jak na przykład na moim laptopie, bo próbowałem, słuchajcie, tą grę nagrywać na początku dla testu z mojego laptopa z Nvidią. I gra działa w ultra detalach, wszystko fajnie i tak dalej, ale tak bardzo pojawiają się tam błędy, nie tyle artefakty graficzne, co pojawiają się tam takie błędy, że gra co chwila wyrzuca się i nie ze względu na to, że program przestał działać, tylko sterownik graficzny przestał odpowiadać w czasie grania w grę i gra zawiesiła sterownik graficzny. Dlaczego? Bo Nvidia. Ja rozumiem, że jakaś rywalizacja pomiędzy Nvidią a AMD istnieje, ale dlaczego my mamy być tutaj pionkami w tej rywalizacji i my mamy z tego powodu cierpieć? Tego to już niestety nie rozumiem i chyba nigdy tak naprawdę tego nie zrozumiem. Idziemy dalej, koniec tego rantu. Zacznijmy od tego, że przejdziemy sobie tutaj i proszę bardzo, moi drodzy... Grobowiec musi być na niższym poziomie. Dobra, grobowiec musi być na niższym poziomie, wszystko się zgadza. Ups. Tam muszę się przedostać. Tam musisz się przedostać, super Laro. Tam nie możemy wejść. Dlaczego? Bo drzwi są zamknięte od drugiej strony. Co nam pozostaje? Zejść na dół nie damy rady, w żaden sposób. Zejść do góry również nie damy rady, bo drzwi są zamknięte. Dlatego możemy sprowadzić sobie windę. I moi drodzy, to jest zagadka, którą akurat jestem szczęśliwy, że mogę drugi raz, słuchajcie, rozwiązać. Dlaczego? Bo jest bardzo fajną zagadką przestrzenną. No, winda się zacięła i teraz musimy odblokować tą windę i sprawić, żeby winda spadła z najwyższego piętra tego nie wiem jak to nazwać, tej klatki schodowej, żeby spadła z najwyższego piętra, czyli gdzieś stamtąd, tam z daleka, żeby spadła, przy okazji rozwalmy sobie już to, słuchajcie, żeby spadła właśnie z tego najwyższego piętra i przy okazji, tak jak powiedziała Lara, rozwaliła tą siatkę, która tutaj się wygięła. Prawdopodobnie to były jakieś drzwi, które się obsunęły i teraz, o proszę bardzo, robią za taki zatur, że tak to ładnie ujmę. No i w tym momencie rozpoczynamy zagadkę przestrzenną, która moim zdaniem jest jedną z lepszych zagadek przestrzennych i ogólnie zagadek w tej części Tomb Raidera, ponieważ naprawdę wymaga tego, aby myśleć trójwymiarowo, ponieważ no cóż, trójwymiarowe myślenie w tego typu grach jak najbardziej się przydaje, a wykorzystanie tego, żeby zrobić jeszcze z tego jakąś pułapkę, jakąś zagadkę czy coś w tym stylu jest, że tak powiem, idealnym połączeniem. I bardzo mi szkoda, że twórcy, chcąc pozostać na takim bezpiecznym gruncie pod tytułem no tak, zaktualizowano mapę, co nam się pojawiło, a tam na dole nam się pojawiły rzeczy. Słuchajcie, chcąc pozostać na takim bezpiecznym gruncie pod tytułem no kurczę... Nie chcemy tutaj robić jakiejś mega zaawansowanej zagadki, bo mogą jacyś gracze mniej zaawansowani się na tej zagadce zaciąć, więc, że tak powiem, zostańmy na tym bezpiecznym gruncie i zróbmy zagadkę, która nie wymaga trójwymiarowego myślenia, bo przeważnie z trójwymiarowym myśleniem gracze mają, czy też ludzie ogólnie mają pewien problem, nie wszyscy są w stanie myśleć trójwymiarowo. Kolejny dokument. Tajemnice GPS-a, przepraszam. Czyżby ktoś jeszcze, może jakaś grupa, interesowała się tą wyspą? Nie mam teraz czasu zastanawiać się nad tym. Dowództwo do agenta. Stop. Trójca niezadowolona z braku postępów. Stop. Zdobycie gwiazdy kluczowe. Stop. Wysyłamy nowego agenta, by zapewnić powodzenie. Stop. Moi drodzy, mówiłem to przy poprzednim nagrywaniu i powtórzę to jeszcze raz, pomimo że... To jest lekko nudne, jeżeli powtarzam to 2 razy. Za pierwszym razem to pewnie brzmiało o wiele lepiej na tamtym nagraniu, ale w tym miejscu zróbmy sobie pauzę. Weźcie sobie karteczkę, napiszcie na karteczce Tomb Raider, Lara Croft, Trójca. Nie pytajcie. Jeżeli wiecie o co chodzi, nie zdradzajcie w komentarzach, bo za to pójdzie automatyczny ban, bo jest to za duży spoiler. Zapiszcie sobie Tomb Raider, Lara Croft, Trójca. I pamiętajcie to. I tu nie chodzi o tą serię. Tu może chodzić o serię Tomb Raider ogółem. A jeżeli graliście w klasyczne Tomb Raidery, to wiecie mniej więcej o co może chodzić. Ale po raz kolejny pojawia się też słowo zdobycie gwiazdy kluczowe. Czyli ktoś jeszcze szuka tego artefaktu, tej gwiazdy, tego czegokolwiek, czymkolwiek by to nie było, szuka tego i chce w pewien sposób, że tak powiem, to zdobyć i kontrolować pogodę. Również jest zainteresowany tym ustrojstwem, którego my również szukamy i chcemy to zniszczyć, czy cokolwiek z tym innego zrobić, aby móc wydostać się z tej cholernej, słuchajcie, wyspy. Dlatego też rozwalmy kolejną z tych zębatek, bo te zębatki to tylko nam tutaj mogą przeszkadzać. I teraz najfajniejsza część tej zagadki. To znaczy, tak jak wcześniej widzieliście, rozwaliłem tutaj u góry tą barykadę. Jest to potrzebne, żeby dostać się do jednej z tych zębatek i jest to naprawdę, naprawdę ciekawa rzecz. Ciekawe jest to po prostu zorganizowane, w jaki sposób my musimy się dostać. Całość polega, słuchajcie, na tym, przy okazji tam nie wejdziemy, tak jak widzicie. Musimy wejść tam, tak, żeby dostać się do tej zębatki. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo tutaj znajduje się krata, przez którą nie przejdziemy. Jakkolwiek byście się nie starali wygliczować tej gry, przez tą kratę nie przejdziecie. Więc co? Musimy w tym momencie... O, przy okazji znalazłem coś, czego nie znalazłem przy poprzednim podejściu. To wspaniałe pudło, w którym znajdują się... O, w którym znajdują się kolejne surowce. A surowce nam są potrzebne, bo potrzebujemy jeszcze zupgrade'ować wszystkie nasze pozostałe bronie, aby dostać za to achievement i tym samym ci, którzy grają w tą grę w wersji konsolowej, żeby mogli dostać pewną wspaniałą trofkę czy cokolwiek innego. A jeśli chodzi jeszcze o te trofki, słuchajcie, to też mówiłem poprzednio i teraz akurat jak jesteśmy przy temacie trofeów i achievementów, to wrócę do tego po raz kolejny. Słuchajcie, jakiś czas temu przejrzałem moje achievementy na Steamie odnośnie właśnie Tomb Raidera i powiem wam, że po raz kolejny napotkałem błąd achievementu, czy też trofeum, który napotkałem również w wersji na PlayStation 3. Moi drodzy, wyobraźcie sobie teraz, mamy zebrane, powiem wam jak mamy zebrane i ogólnie o co chodzi. Mamy achievement za zdobycie wszystkich dokumentów, reliktów i geoskrzynek i jest on potrzebny, żeby zdobyć na PlayStation Network platynę, a w Xbox Live, żeby dostać achievement, zdobyto wszystkie pozostałe achievementy. On się bodajże tak nazywa. Jest achievement za zdobycie wszystkich dokumentów, reliktów i geoskrzynek. Każde z nich, dokumenty, relikty i geoskrzynki, mają maksymalnie 3, a minimalnie 2 achievementy, które polegają na to, że znajdziemy 25% tych geoskrzynek, reliktów albo dokumentów, albo 50 ich procent, albo 75%. Co za tym idzie? Nie muszą pojawić się wszystkie 3, powtarzam. Może być na przykład, tak jest chyba przy reliktach, że zdobędziemy 50% reliktów i 75% reliktów. To 2 achievementy z 3. Przy dokumentach chyba jest 25, 50 i 75 właśnie. No i teraz, moi drodzy, wchodzę sobie właśnie na te achievementy, patrzę i to jest ważna rzecz do poruszenia, bo to też jest ogromny minus tej gry. Wchodzę, patrzę, zdobyto 50% dokumentów i zdobyto 75% dokumentów. Kurczę, jesteśmy na dobrej drodze. Ale patrzę, jest achievement, którego nie odblokowano. Zdobyto 25% dokumentów. I teraz od razu wam powiem, co jest największym problemem. Jeżeli chcecie zdobyć platynę, czy też ten achievement, zdobyto wszystkie achievementy w grze, to przygotujcie się na to, że tą grę będziecie musieli przejść nie raz, ale przynajmniej 2 razy. Przynajmniej, bo niektórzy pisali, że ten błąd występował im wielokrotnie i musieli przechodzić grę po 4-5 razy, żeby odblokować wszystkie achievementy. Jeżeli takie coś wam się zdarzy, to tough luck, że tak powiem, musicie powtarzać grę całą. Chyba że poszukacie w necie, są sposoby, żeby odblokować. Podobno wersja Definite i wersja PC-towa ma coś takiego wbudowanego, że w momencie, kiedy zdobędziemy achievement zdobyto wszystkie dokumenty, relikty i geoskrzynki, wówczas to, moi drodzy, dostaniecie wszystkie zaległe achievementy odnośnie dokumentów, reliktów i geoskrzynek. Ale powtarzam, to jest podobno, bo jeszcze tego nie przetestowałem, nie widziałem tego na własne oczy, więc mówię, co ludzie piszą i niekoniecznie musi się to zgadzać z prawdą. Ale pomyślcie sobie teraz, ktoś gra dla achievementów w tą grę, tak? Na PlayStation Network czy na Xbox Live'ie. I nie pojawia mu się jeden achievement, a resztę pozostałe mu się pojawiają. Coś w stylu, zdobyłeś 25% dokumentów i zdobyłeś 75% dokumentów. To jest na podobną modłę, nie zdobyłem 50% dokumentów. Ale skoro nie zdobyłem 50% dokumentów, a zdobyłem 75% dokumentów, no to coś tutaj, kurde, nie gra. No i to jest cały problem tej gry, że no niestety pewne niedoróbki w niej są i przez te niedoróbki ta gra traci i to no, sporo w oczach niektórych osób. Jak dla mnie akurat to ten problem z tymi achievementami wymaga tylko i wyłącznie, że tak powiem, napomknięcia, bo ja tego nie uważam za jakiś, słuchajcie, mega wielki błąd gry, bo achievementy da się przeżyć, że się nie zdobędzie wszystkich achievementów, spoko, ale jeżeli ktoś poluje na te achievementy, typu łowczyni trofeów, wszyscy polują na te achievementy, dużo osób poluje na te achievementy, no to kurczę, w tym momencie nie zdobędzie tych wszystkich achievementów, bo gra się zgliczowała w najprościej rzecz ujmując i dupa, nie dostaniecie tego achievementa. Przy okazji, tak właśnie, moi drodzy, wyglądają te totemy, czy też te wisiorki potrzebne nam do wyzwania Zabójca Słońca. Podświetlę wam wszystko, żebyście mogli zobaczyć. To się podświetla, nasz cel się podświetla. A to za jasną cholerę, jak to jest podświetlone i to się wyróżnia spod tego tła, które jest w tyle, to ja jestem święty. Au, nie tymi strzałami to przestrzeliłem. O! I przy okazji przeciwnicy. Pierwsi przeciwnicy, których tutaj spotykamy od momentu, kiedy gra mi się wygliczowała. I gra wygliczowała mi się, słuchajcie, dokładnie w tym miejscu. Po prostu przestała działać i dziękuję Państwu. Nie ma gry. Gra stwierdziła, że nie współpracuje. Jeszcze jeden przeciwnik został, słuchajcie. Dobra, już więcej przeciwników tutaj nie ma, tego jestem święcie przekonany, bo najprościej rzecz ujmując, już raz tutaj byłem i po prostu wiem, że tych przeciwników tutaj nie będzie. Poza tym spójrzcie uważnie, kolejny z tych totemów, od razu go sobie rozbijmy i zdobyliśmy Zabójcę Słońca, co oznacza, że mamy wszystkie, całe to wyzwanie żeśmy tutaj zrobili i teraz tylko musimy zdobyć brakujący relikt, którym będzie drugi hełm. Proszę bardzo, drugi hełm. Skąd wiem, że to był hełm? Bo tak jak już wcześniej wspomniałem, ja już je raz zdobyłem i mi się gra wygliczowała. I wiecie, gdzie się zrobił checkpoint? Checkpoint zrobił się w tym miejscu. Czy wy widzicie gdzieś tutaj ten symbol TR, Tomb Raider, to skrócone logo gry, które wskazuje, że checkpoint się robi? Ja tego nie widzę i dlatego pytam się teraz poważnie, gdzie do jasnej ciasnej wy widzicie, że checkpoint się zrobił? Ja tego nie widzę i dlaczego w tym momencie ten checkpoint nam się tutaj, że tak powiem, zrobił, stworzył, utworzył? Nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Wiem jedno, zbliżamy się chyba na pewno do Oni. Jeszcze Lara o tym nie mówiła, ale na pewno się do niego zbliżamy, bo kto rysowałby czaszki w tak wąskim korytarzu, gdzie większość tego korytarza została jeszcze dodatkowo specjalnie zablokowana i uszkodzona, tylko po to, żeby przeciwnik nie mógł przez niego przejść. To jest taka moja mała dygresja, jeżeli chcecie to wejście to na poważnie lub nie, ale w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Śmieszne jest to jest w ogóle ironia losu, że drugi raz kończę odcinek w tym samym momencie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ostrzeżenie pewnie na samym początku tego odcinka w jakiś sposób już wam dałem, że będziecie mieli odcinek z dość potężnym rantem, czy też narzekaniem na system checkpointów w tej grze i zapisu checkpointowego w tej grze. tej grze, ale musicie się przyzwyczaić do takich rzeczy, bo jest to rzecz, która faktycznie jest w stanie gracza doprowadzić. Gracza, który jeszcze dodatkowo nagrywa te gry, czyli takiego mnie na przykład, jest w stanie doprowadzić do białej gorączki. Jeżeli macie jakieś inne obaczenie, że tak powiem, na tą sprawę, piszcie śmiało w komentarzach, ja wszystkie wasze komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, czy to komentarzem na komentarz, czy to odpisując wam najzwyczajniej w świecie, odpowiadając wam w którymś z kolejnych odcinków. A jak na razie to by było na tyle, dzięki wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!